Tak w Muzeum Historii Żydów Polskich wyglądały ostatnie przygotowania do akcji Żonkil. 19, 20 i 21 kwietnia na ulicę Warszawy wyjdzie kilkuset wolontariuszy. Będą rozdawać przechodniom te papierowe żonkile. Żonkile, które można przypiąć do ubrania na znak pamięci o powstaniu w getcie. Wolontariuszy do pomocy w obchodach 70. rocznicy powstania zgłosiło się ponad 400. Tydzień wcześniej uczestniczyli w akcji porządkowania cmentarza żydowskiego przy ulicy Okopowej. To piękny, stary cmentarz, drugi co do wielkości w Polsce i jeden z największych w Europie. Pamięta początki XIX wieku.